Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTro TV, gdzie dziś zobaczycie nieco lżejszą grę, a mianowicie będzie to gra pod tytułem Ishaku, czy jakkolwiek by się to czytało. Zawartość tego pudełka stanowią w dużej części tylko i wyłącznie magnesy, więc możemy być pewni, że skomplikowana gra to nie będzie, ale uwierzcie mi, dużo zabawy będziecie z niej mieli. Już chociażby bawiąc się magnesami. Ja będąc małym pachelęciem po prostu to uwielbiało. Ale najpierw przejdziemy do samej gry. Zapraszam. Zawartość jak zwykle otwiera instrukcja. Nie ma tu absolutnie żadnych trudnych rzeczy do opanowania, tak więc nikt nie powinien mieć z tym żadnych problemów. Kolejna rzecz to podstawka, gdzie będziemy układali nasze magnesy. Pora przyszła na same magnesy. Kunsztownie, gustownie wykonane, mniejsze, większe, co ma duży wpływ na rozgrywkę. I na koniec bardzo gustowny woreczek do magnesu. Przygotowanie do gry jest ekstremalnie proste. Po pierwsze, wyciągamy wypraskę, do tego magnesy i przy niektórych wariantach, dokładnie drugim i trzecim, musimy również wziąć karteczkę i ołówek taki wypasiony, na przykład może być z Edwardem, nie pytajcie się skąd go ma, żebyśmy mogli liczyć sobie punkty. No i zaczynamy grę. W pierwszym wariancie będzie naszym zadaniem pozbycie się wszystkich magnesów. Gra, tego nie powiedziałem, jest na 3 osoby maksymalnie. Jeśli gramy na 2, każdy dostaje po 9 magnesów. Jeśli gramy po 3 osoby, to macie zadanie matematyczne, kto ile dostaje tychże magnesów. Co robimy w pierwszym wariancie? Ano, na zmianę umieszczamy w różnych przegródkach. Zwróćcie uwagę, że każdy magnesik ma inny kształt, co również ma pewne znaczenie. Umieszczamy w różnych przegródkach i robimy to do momentu, aż na przykład załóżmy, że ja byłbym taką osobą, stanie się tak, o, że te dwa magnesy się złączą, może jeszcze się złączy i trzeci. Oznacza to, że jestem a pierdoła i muszę zabrać wszystkie te magnesiki i teraz mój magnesowy stolec wygląda w ten sposób, mojego przeciwnika w ten sposób. Ten, kto będzie miał mniej tych magnesów, a dokładnie w ogóle mu nic nie zostanie i krzyknie pierwszy, wygrywa. Pierwszy wariant. Kolejny wariant, nieco hybryda pierwszego, w którym naszym zadaniem będzie jednocześnie pozbywanie się kamieni, ale też ich zbieranie. O co w tym wszystkim chodzi? Rozłożyłem już kilka kamieni, tak jak widzicie. Naszym zadaniem w drugim wariancie będzie zbieranie jak największej ilości kamieni z pola. Na przykład jak położę tutaj, dołączy się pewnie z 4 kamienie. Za coś takiego dostałbym 5 punktów. I teraz, kiedy gra się kończy? Gra się kończy, kiedy pozbędę się wszystkich kamieni z ręki. Więc musimy pilnować, kto ile ma punktów, notować sobie na kartce. No i tutaj poszerzamy nieco nasze strategiczne myślenie. Następny wariant, ten o nazwie porywacz, jest trochę inny niż dwa poprzednie. Jak zwykle, zostajecie podzieleni magnesami, z tym, że teraz przed właściwą grą musicie umieścić łącznie 10 magnesów przy grze dwuosobowej i 9 magnesów przy grze trzyosobowej na planszy, polu, tak żeby te się nie połączyły. I teraz, każda runda będzie trwała do momentu, aż ten porywacz pojmie wszystkie magnesy z pola. Czyli zostały wam przy grze dwuosobowej po 4 magnesy na łebka i musicie tak układać, żeby jak najwięcej magnesów złapać z pola. Za każdy zebrany w ten sposób magnes dostajecie 1 punkt. Jeśli zbierzecie wszystkie magnesy z pola, runda się kończy i gracie do momentu, aż jednemu z graczy uda się zdobyć aż 12 punktów. I ostatni tryb o nazwie samotnik, przeznaczony dla jednego gracza, którego zadaniem jest wyłożyć wszystkie magnesy na tą wypraskę, podstawkę, cokolwiek. Nie ukrywam, nie udało mi się skończyć tego ani razu, ponieważ te magnesy są tak silne, że wystarczy zrobić coś takiego i tak naprawdę wszystkie będą wam się złączać.
co stanowi zabawę samą w sobie, ale postaram się złamać wreszcie tę grę i wyłożyć te magnesy. Przed odcinkiem próbowałem chyba pół godziny. Pora ocenić grę pod tytułem Ishaku, czy jakkolwiek muszę kogoś zapytać, jak to się czyta. Zacznijmy od wykonania. Tutaj dzielimy na dwie rzeczy. Magnesy, do których przyczepić się jakoś niespecjalnie można, i ta wypraska piankowo-plastikowa. Ona jest troszeczkę słabej jakości i może szybko się poniszczyć, niekoniecznie tym, że będziemy wyrywać, bo raczej o to nie posądzam was, moich widzów, może ewentualnie ich dzieci. Można oczywiście na tym usiąść, ale akurat takich ekstremów nie rozważamy. Ona po prostu jest słabo wykonana i z pewnym czasem te kamyki powodują, że ona się uleży lub po prostu, jak ktoś, nie wiem, będzie chciał sobie pościskać, zniszczy dosyć to szybko. Tutaj trzeba i radzę ostrożność, jeśli chcielibyście sobie tę grę nabyć. Sama rozgrywka. Tryb dla jednego gracza. Rzeczywiście ciekawie wykłada się te elementy i sprawdza, czy one się połączą, czy się nie połączą. Tak samo trzy inne, które z grubsza polegają na tym, żebyśmy albo nie dali zebrać swoich magnesów, ewentualnie żebyśmy zbierali ich jak najwięcej. No tutaj kombinacji jest aż trzy, czy tylko trzy, tutaj już zostawiam w waszej wyobraźni, ale naprawdę bardzo przyjemnie się w to gra, szczególnie teraz, kiedy jest pogoda tak fantastyczna, przynajmniej, nie wiem, tutaj w Warszawie, nie wiem jak gdzie indziej, i możemy sobie zabrać to na wycieczkę, rozłożyć, tutaj tłumaczenia nie ma specjalnie dużo, a jak nam się gra znudzi, to przynajmniej możemy pobawić się magnesami. Przynajmniej ja tak zrobiłem. W kategorii gier lekkich naprawdę zasługuje na uwagę i jakbyście czegoś szukali, to spokojnie możecie po Ishaku sięgnąć. 4 na 6 ode mnie. I tyle w temacie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!